Witajcie drodzy kochani. Jako, że znajdujemy się na Teneryfie, chciałbym tutaj przytoczyć pewną historię, która jest właśnie z tej wyspy. Tytuł tego filmiku jest Dziewczynka z gruszkami. Dlaczego właśnie będę mówił o dziewczynce z gruszkami? Właśnie jest właśnie o tej dziewczynce z gruszkami jest właśnie ta historia. I początek tej historii to jest rok 1912. W tym właśnie upalny dzień rodzice właśnie tej dziewczynki w mieście Gimar, tutaj w Teneryfie, wysyłają ją na pewne miejsce, żeby pozrywała kilka owoców. Po prostu, żeby je spożyć w rodzinie, tak? I ta dziewczynka zrywa te gruszki, w pewnym momencie poczuła się bardzo senna. I w tym momencie właśnie, jak już zrywała te gruszki, podeszła do niej pewna istota świetlista, wysoka na 2 metry mniej więcej, i zabrała ją ze sobą do pewnej jaskini. I przez tą jaskinię przeszli po specjalnych schodach i doszli do strefy, gdzie była po prostu drugi kanion, pełny światła, pełny różnorakich ptaków, zwierząt, również niespotykanych owoców. I właśnie było to przejście jakby w inny wymiar, czasoprzestrzenny. Po przebywaniu tam mniej więcej, jak ona to określa, około godziny, wróciła w to samo miejsce, to samo drzewo. Tyle, że już w tym samym czasie tutaj w naszej rzeczywistości, właśnie na tej wyspie, minęło już 30 lat. Także dziewczynka weszła na wzgórze, rozejrzała się, zobaczyła statki, zupełnie inne jak z tamtej epoki. Zobaczyła, że zrobiono nową drogę, zobaczyła samochody jeżdżące, poszła do swojego domu, zapukała i otworzyli jej drzwi dwóch starców. Znaczy to była jej matka i jej ojciec. No i praktycznie ich nie rozpoznała. Jeszcze przed tym, zanim przyszła do swojego domu, spotkała swoją koleżankę, która już była kobietą, miała dwójkę dzieci. Ta koleżanka oczywiście ją rozpoznała, zapytała się jej, gdzie ona była. I to właśnie była jej koleżanka z dawnych czasów, która po prostu zaginęła. Nikt nie wiedział, co się z nią stało, a ona po prostu była w innym wymiarze czasu i przestrzeni. Także w tamtym wymiarze czasu i przestrzeni prawdopodobnie minęła jakaś godzina, godzina i pół, a w tym w naszej czasoprzestrzeni minęło w tym momencie 30 lat. I to jest właśnie głośny przypadek tutaj na Teneryfie. To było już, jest na YouTube'a, również można to oglądać. To po prostu jest na faktach autentycznych, to się po prostu takie coś wydarzyło tutaj. To jeszcze raz potwierdza jakby taką teorię, że w różnych czasoprzestrzeniach czas płynie inaczej. W wyższych wymiarach czas płynie, jakby można powiedzieć, wolniej, a w naszym wymiarze, na tym wymiarze, rzeczywistym, który jesteśmy, czas płynie o wiele szybciej. Także możemy z tego wywnioskować, że dziewczynka była ubrana w ten sam sposób, miała te same gruszki, które były właśnie zerwane z tego drzewa. Ona była po 30 latach młodą dziewczynką, a jej koleżanka, która została w tym wymiarze, no niestety już miała dwójkę dzieci, już była dorosłą kobietą. To jest właśnie taka historia, bardzo ciekawa, bardzo naukowa. Jest tutaj właśnie na Teneryfie udokumentowana. Można ją znaleźć na YouTubach w języku hiszpańskim. Niña de las Peras się nazywa. I można po prostu przestudiować te dane, które po prostu, te rzeczy, które tutaj się po prostu na Teneryfie wydarzyły. Jeszcze raz, drodzy kochani, was chciałbym zaprosić na link pod YouTubem, gdzie możecie zakupić aronit mineralny, bardzo zdrowy. Ja od ciebie się żegnam i do widzenia.